Witam, witam w kolejnym odcinku UFO Historii, odcinku specjalnym, bo z udziałem gościa, którym jest Arek Miazga. Witaj, Arku. Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć, Piotrze. Arek, znany ufolog, pisarz, dokumentator, udokumentował bardzo wiele ciekawych spraw i tak powiem krótko o tobie. Od klasycznej ufologii i badania przypadków, które się koncentrowały no, głównie na terenie twojego rodzimego Podkarpacia, zainteresowałeś się potem bardziej takimi lukami w naturze zjawiska UFO. Czyli przeszedłeś od przypadków do ogółu. I okazuje się, że to zjawisko jest pełne paradoksów, a wiele o nim nam mogą powiedzieć przypadki tak zwanej wysokiej dziwności, o których badacze często nie chcą mówić. Ale nim przejdziemy do tego, to powiedz, co tam u ciebie słychać, bo słyszałem, że piszesz nową książkę. No tak, tak, rzeczywiście. W tym momencie akurat jak tam czytelnicy też śledzą mojego bloga, to tam jest w dużej mierze taka przerwa generalnie, no ze względu na mały zakres czasu, no muszę jednak ten blog ograniczyć, prawda, z tymi nowymi postami, wpisami i prawdopodobnie to na dłuższą metę tak zostanie, bo jednak życie się toczy swoim torem i niestety no życie jest najważniejsze, a pasje są troszeczkę na innym miejscu. Ale tak, rzeczywiście tutaj masz rację, w zasadzie piszę tę książkę od półtora roku i ona jest już napisana i nawet w momencie wczoraj wrzucona już do wydawnictwa. Tam będzie skład realizowany i te inne wszystkie zabiegi. I generalnie no myślę, że na jesień albo pod koniec samego roku to wystartuje ta książka i będzie można ją nabyć, kupić, tak jak w przypadku tej drugiej mojej książki, Magiczna rzeczywistość. I ta książka, no mogę tytuł zdradzić, bo na książkę będzie nosiła tytuł Wysoka dziwność. Mhm. I ona będzie jakby kontynuacją tej mojej drugiej książki Magicznej rzeczywistości, gdzie troszeczkę tam rozbuduję o te różne teorie, prawda, Kila, Walego, prawda, i tam jeszcze hiszpańskiego Karabacza, gdzie gdzie Damian Trela ostatnio chyba bodajże w Nieznanym Świecie też wywiad z nim fajny przeprowadził i też nie ukrywam, że w mojej książce znajdzie się specjalny wywiad napisany przez tego człowieka też dla mojej książki. Także mu serdecznie tutaj w tym momencie dziękuję, bo bardzo fajnie to wszystko wyszło. No i co? I książka będzie bardzo, myślę, ciekawa, bo no, zahacza właśnie w dużej mierze o wysoką dziwność, że zdarzenia takie naprawdę no, takie mocne po prostu, gdzie czasami nawet sam dokumentator, badacz ma czasami zapala mu się czerwone światło, czy rzeczywiście tam o takich rzeczach pisać, czy nie, no bo czasami ludzie są nieprzygotowani do tego typu relacji, zdarzenia. Także nie ukrywam, że to już jest taka książka dla mocno zaangażowanych w tą tematykę osób. Ale myślę, że każdy, nawet jeżeli zaczyna tą tematykę od pierwszego razu, tak w cudzysłowiu, no to sobie bez problemu poradzi, bo jednak jest to tak napisane, myślę, w miarę prostym językiem, że każdy to zrozumie i będzie dobrze zjadliwa na potencjalnego czytelnika. Bo my dzisiaj o tej wysokiej dziwności będziemy trochę mówić, ale zacznijmy może od tych wydarzeń najnowszych. Tam słyszałeś o tych komisjach kongresowych, UAP-ach. I słuchaj, jak oceniasz to, co się dzieje teraz w kwestii UAP w Stanach Zjednoczonych, bo mówi się o tym kontrolowanym ujawnieniu. A czy nie wydaje ci się coś, że zachodzi coś takiego, taki niepokojący trend odgórnego wyznaczania granicy między tym, co no teraz można uznawać za ufologię, a co nie? No bo oni otwarcie mówią, wiesz, że to, co my badamy, to jest prawdziwe UFO, ale stawiają kreskę i pod nią jest to, co badali ufolodzy dotąd. Czyli to, co nie pasuje do tego oficjalnego schematu, no zostaje spychane gdzieś na bok. Dlaczego? To znaczy, ja ci powiem tak, że generalnie, ja wiesz, ja dość kilka miesięcy byłem za granicą i właśnie te wszystkie sprawy związane z UAP-ami, które działy się za granicą, to troszkę mi przemknęły gdzieś tam koło nosa, prawda? Generalnie coś tam kojarzę, wiem, bo nadrobiłem te zaległości i powiem ci, że ja akurat tutaj będę troszkę tą osobą troszkę inną, w innym kierunku tu będę podążał, bo ja nie do końca wierzę te wszystkie sensacyjne wiadomości, jakoby rząd USA i miał ujawnić tego typu informacje. No ponieważ na pewno, Piotrze, jak wiesz, na przestrzeni wielu lat jednak takie osoby, takie informacje, one się pojawiały w mediach i w różnego rodzaju periodykach, że no gdzieś tam wychodziły, występowały różne osoby z sensacyjnymi wiadomościami, tak jak teraz w kongresie, prawda, co miało miejsce ostatnimi dniami. Tutaj troszkę mniej tą sprawę znam, bo to się pojawiło chyba dosłownie kilka dni temu, dwa czy trzy dni do tyłu. Ja się posiłkowałem akurat w tym wypadku swoim kanałem tutaj, także bardzo fajne i bardzo fajnie to wszystko było podane. I no co mogę powiedzieć? No ale to też wiesz, nic, jest... nic,
nic nowego nie jest. Przepraszam, że ci przerwałem, ale chodzi, tak, tak. Chodzi mi o to, bo nasi słuchacze pewnie chcą posłuchać o wysokiej dziwności, ale chodzi mi o to, że wiesz, niby UFO i UAP to jest to samo zjawisko, ale w rzeczywistości nie, bo UFO to są wszystkie dziwne wydarzenia. To jest coś, co, to są te dane, co zbierano od 70 lat i tutaj nie mamy pewności, czym jest to zjawisko, możemy się tylko domyśleć. Natomiast UAP to się pojawiło moim zdaniem po to, że tak, zobacz, oni się koncentrują przede wszystkim na relacjach żołnierzy i pilotów i jeszcze mówią, że one są nieszczegółowe. Nie zawsze ci piloci w ogóle mówią. Ten Ryan Grace powiedział, że 5% pilotów tylko się przyznaje, ale okej, dobra. Jest to więc UAP to jest więc tylko jakiś wycinek UFO. Całych tych informacji. Po drugie, UAP-y to są w większości obserwacje obiektów latających, wiesz, pływających, albo katastrofy UFO. Zatem płynie taki z tego Pentagonu, z Kongresu dość nietypowy przekaz. Jakby tych bliskich spotkań innych nie było. Nie masz takiego wrażenia? To jest bardzo ciekawe, bo tutaj jest specjalna dezinformacja tego problemu, no bo ciężko mi się tutaj odnieść do tego wszystkiego. Znaczy w ogóle, jakie oni mają tam raporty, to też by należało zadać pytanie. I zapoznać się z tym, prawda, bo to są typowe jednak jakby nie było obserwacje, prawda, dalekie, w zasadzie to są dalekie obserwacje, głównie radarowe, wizualne i oni tutaj na tym właśnie bazują. No tu ja nie powiem, bo to są ciekawe punkty odniesienia, jeżeli chodzi o charakterystykę potem analizy i dokładnego przeanalizowania tego załóżmy tego obiektu, który gdzieś tam mają, prawda, no ale właśnie tak jak mówisz tutaj, no brakuje mi tych bliskich spotkań, bo na przykład w danych czasach inne komisje, inne raporty jednak no tutaj podawały różne bliskie spotkania, mniej czy bardziej wiarygodne, prawda, tutaj nawet, tutaj tego mi brakuje w tym momencie. No i tutaj także ja akurat jestem troszeczkę sceptyczny co do tej właśnie kwestii ujawnienia, bo ludzie tutaj też mnie, wczoraj mi kilka osób pytało, czy widziałem tą sprawę kongresu i dlaczego się zajmuję tymi łapami, prawda, ja w tym momencie nie mam specjalnie dużo czasu na tą tematykę, ale no jak mówię, niespecjalnie to przekonuje ta kwestia ujawnienia, bo wiadomo, że rząd USA, czy sam Pentagon, on posiada masę bardzo ciekawych informacji i oni ujawniają to, co tylko mogą ujawniać nam i nie ujawnią nam tego, nikt w to nie wierzy, że ujawnią nam to, co ja czy byś Piotrze chciał, prawda, czy nasi czytelnicy, że no, podać na talerzu UFO katastrofy jakiś tam obiekt, czy ja jestem też bardzo sceptyczny do tych UFO katastrof, to też może w ogóle ktoś mi zarzuci, że jestem w ogóle bardzo sceptyczny, no bo tak czasem jednak tutaj potęguje to wszystko, że człowiek biegiem lat się staje bardziej sceptyczny i troszkę przewartościowuje sobie poglądy na innych tutaj zasadach. I ja nie ulega wątpliwości, że oni naprawdę mają dużą wiedzę i chciałbym osobiście, powiem ci Piotrze i do czytelników też się zwracam, że chciałbym poznać nie tyle, co się dzieje tam w USA, bo to jest fajna sprawa, bo od lat tutaj wiemy, ale chciałbym poznać, co się dzieje w Europie tutaj, nad naszym krajem. Na przykład co się dzieje w tym momencie, gdzie trwa wojna na Ukrainie i tu się dzieją bardzo ciekawe prawdopodobnie rzeczy, szczególnie widywane przez pilotów, czy zarówno cywilnych, czy wojskowych, bo tutaj jest całkowite embargo tutaj w tym temacie. Tutaj nie wiem, czy jakie ma informacje Damian, na przykład Trela, czy ty, bo wiem, że coś tam macie, słyszałem właśnie na ten temat, ale no tu bym się chciał właśnie dowiedzieć szczególnie, co tu się na naszym terenie dzieje, bo tu trwa konflikt wojenny, chociaż on dość dziwnie, dość dziwna ta wojna jest, prawda, powiedzmy sobie, ale to już rzucam to na kanwę innej rozmowy. I tutaj jest kompletna taka cisza. No nic się w zasadzie nie dzieje na naszej przestrzeni krajowej. Żadnych ciekawych informacji nie ma odnośnie UFO czy nawet UAP, prawda? Bo zależy jak to chce to nazywać to zjawisko, prawda? Bo samo zjawisko UFO, no to rzeczywiście ono się już jakby zdeklasowało, można powiedzieć, bo obiekt latający okej, no ale on generuje cały wachlarz tak nietypowych, anomalnych zdarzeń różnych, także no, pod kątem nawet wysokiej dziwności, że tu ciężko zaliczyć do klasycznego obiektu latającego i bardziej tu rzeczywiście ten termin synonim UAP, prawda, no jest istotnie ciekawszy w tym momencie. Może słowo synonim UFO po prostu też męczyło ludzi i samych naukowców, także tak. Tak, to było takie, wiesz, taki stygmatyzowany jest termin UFO w jakiś sposób. Chociaż ja ci powiem, Piotrze, że już Brzozowski, no przecież Brzozowski już, Kazimierz, nie żyje ponad 18 lat, nie żyje i
przecież on już mi w tamtym czasie mówił, że już ten synonim UFO to już przestał dla niego w ogóle pełnić jakąś rolę, funkcję tego określenia, że to jest jakiś nieznany obiekt latający. Dla niego to była po prostu anomalia jakaś po prostu, no, tylko w formie klasycznego talerza, czy jakiejś tam świetlistej kuli. Uh-huh. I także no, on daleko to wybiegał w przyszłość. Także... Tak, powstało wiele terminów, na przykład UFO, czyli prawdziwe UFO, uh-huh. Ale wiesz, tak. Zostawmy te UAP-y, zobaczmy, uh-huh. co z tym będzie. Aha, jeszcze ci to powiem, mogę coś nadmienić? Mnie to taka moja, no, taka, oczywiście. Przyszła taka dygresja tutaj, bo jak wiemy, prawda, no, te tiktaki, wszystkie łapy, które widują piloci, one mają też pewne odniesienie jednak do czasów II wojennych. Przecież pufajtery, one były bardzo podobne. Też takie zachowania prowokacyjne podlatywały pod samoloty, straszyły tych pilotów. No przecież te teraz łapy, te, które piloci obserwują, one mają podobny charakter, prawda? No i tu tak mi przyszło teraz w tym momencie takie porównanie szybkie. Nie wiem, czy to jest nowa też odsłona jakichś fali UFO w pewnym sensie, bo wiadomo, że masa tego typu relacji, raportów to będą jednak drony różnego rodzaju, różnych armii prawdopodobnie, ale czy gdzieś w tym wszystkim, tym całym chaosie właśnie tych dronów, tych ciekawych technologii wojskowych, tam gdzieś nie, jednak się gdzieś nie wstrzeliwują właśnie te dziwne obiekty, prawda? No bo tak. One potrafią przyjmować różne oblicze, różne obrazy i na przykład, jak pamiętasz, w Sudetach, w Karkonoszach były na przykład no, fala występowała tych dziwnych laserowych światów na niebie, tak pseudolaserowych. No, no owszem, potem rzeczywiście się okazywało na przykład, że to były lasery, ale też dużo informacji pochodziło od osób, że po badaniach Damiana czy tam innych osób, które w tamtym czasach się tym zajmowały, jednak to nie były lasery. I to tak jakby właśnie przyjmowało tą twarz, upodobniało się do czegoś znanego. Także no to jest też moja taka teoria, oczywiście nie jest się tego zapewnić, bo że to jest jakaś kolejna fala UFO w postaci UAP, prawda? No ale czego nie należy brać takiej też teorii? No całkiem prawdopodobna jest. Uh-huh. To przejdźmy do wysokiej dziwności, bo wiesz, to jest coś, o czym te komisje nam nie powiedzą, dlatego że to są takie dziwne uh-huh. przypadki, o których im po prostu wstyd mówić. No bo wiesz, jak powiedzieć, uh-huh. że na przykład pilot myśliwca widział UFO, a potem przedstawić relację, która jest absolutnie absurdalna, ale prawdopodobnie ma to samo źródło. Powiedz, jak ty definiujesz to zjawisko? To powiem ci, że nie wiem, kto to pierwszy ten termin wysokiej dziwności wymyślił. Prawdopodobnie Rondelles chyba z Anglii bodajże. Nie wiem, czy ja się dobrze tutaj strzeliłem tą informacją. Ale co? No to wysoka dziwność jest o tyle tu jest ciekawa, że ona zahacza o właśnie bardzo wiele aspektów. Przede wszystkim nie chodzi o sam już stricte obiekt, prawda, latający, który też oczywiście może na przykład generować różne zjawiska anomalne, gdzie wchodzi tutaj zakrzywienie czasu, prawda, czyli jakieś anomalie czasowe, rozszerzona rzeczywistość. No przeważnie właśnie ta rozszerzona rzeczywistość jest w bardzo wielu przypadkach zdarzenia charakteryzowana przez świadków. I tutaj na przykład no, takie komisje, jak jeżeli będą faktycznie zajmowały się UAP-ami tutaj, bo tutaj jeszcze się tutaj chcę powiedzieć, no to im jest łatwiej to takie rzeczy badać, dokumentować, bo mają konkretne jakieś tam radarowe, wizualne rejestracje i mogą coś z tego zrobić, a w przypadku wysokiej dziwności, no tutaj już, że tak powiem, nauka, no to stoi pod ścianą, no tak jak w przypadku dawnego znanego przecież prekursora ufologii Alana Hynek'a, no on też na początku zdarzenia typu C3, czyli bliskiego spotkania trzeciego stopnia, no rzucał do kosza, prawda, jako w ogóle niewiarygodne, no potem tutaj jednak zmienił swoje zdanie i dokumentował takie przypadki i miał inny obraz tego pojęcia i w ogóle nawet, jak wiemy, że zmienił kosmicznych odwiedzin UFO na bardziej paranormalny żywioł, który generował się tutaj w naszym otoczeniu. A no tak, właśnie, bo wysoka dziwność, i mogę ci przerwać, to jeżeli ktoś nie wie, co to jest wszystko to, co wykracza poza scenariusz kosmicznych odwiedzin. Mhm, dokładnie. Tak, ale po drugie, to są też wszystkie dziwne, paranormalne, parapsychiczne, anomalne elementy spotkań z UFO. Czyli na przykład ktoś doznaje zmienionego stanu świadomości. Ktoś widzi na przykład obiekt UFO, a potem w jego wspomnieniach pojawiają się święte postaci na przykład. Takich przykładów możemy Arku, dać więcej, ale jak ty, no bo przecież też spotkałeś się z ufologami, którzy tą wysoką dziwność odrzucali, bo po prostu te zdarzenia były na tyle odjechane, że no wstyd było o nich pisać, bo one trochę psuły tą hipotezę pozaziemską. No tak, ja na przykład, kiedy już zacząłem się zajmować ufologią od 1996 roku, a poznałem całą tą ówczesną elitę ufologów, wiadomo, nie będę wymieniał nazwiska, bo to bardzo fajni, poczciwi ludzie byli i bardzo z tym wspominam te czasy, no ale tam
ja w tamtym momencie nie widziałem takich przypadków. Nie wiem, czy oni mieli w swoich archiwach takie zdarzenia, czy gdzieś tam leżały wszędzie ukryte, no bo wtedy jednak ta narracja ta kosmiczna strasznie była taka faworyzowana i każdy z tych badaczy, ufologów jednak tam, oprócz Kazimierza Dowskiego oczywiście, on miał troszkę inną narrację, chociaż też był strasznie entuzjastą jednak UFO wersji kosmicznej, prawda, tak mogę tutaj powiedzieć. Także, no nie wiem, ja po prostu się zająłem tą sprawą, tą wysoką dziwnością z tego powodu, że same relacje, które napływały do mnie, one właśnie były inne. No tak jak na przykład historia z Gdynika, tutaj gdzie napłynęło bardzo wiele takich dziwnych historii, Słocina, no i bardzo wiele takich innych zdarzeń i same one właśnie mówiły, że coś tutaj jest nie tak, prawda, że to nie jest tak do końca, jak nam tutaj usiłowali czasami wmówić nawet niektórzy badacze, czy zagraniczni autorzy różnych tam książek. Jeszcze co bym tu chciał też tutaj powiedzieć, że no tu też taki prym, taki negatywny, tutaj, jeżeli chodzi o wysoką dziwność, wiedzą niestety media i to nie chodzi mi o media jakieś tam krajowe, tylko światowe. Chodzi na przykład o kanał Discovery, no jest gro ciekawych, fajnych programów poświęconych ufologii czy zjawisku UFO, ale tam w ogóle nie ma nic na temat właśnie wysokiej dziwności. Czy kiedykolwiek coś mówili o Jacques'u Vallée czy o Johnny Keely, no nic nie wspominają o tego typu postaciach. No to są kluczowe postacie ufologii, a to jest kompletna cisza w ogóle. No także tutaj to tego typu programy czy na pokusie, no nie ma tam żadnego słowa wysokiej dziwności, tylko jest ten wymiar kosmiczny i tutaj się zamyka. Jeżeli potencjalny Kowalski rzeczywiście włączy ten kanał i zobaczy, no to on jest cały czas właśnie tymi informacjami w wymiarze kosmicznym jakby oswajany, prawda? Że nie, no potem rzeczywiście poczyta inną książkę czy inne artykuły, no stwierdzi, że to są jakieś bzdury. No co to wysoka dziwność? Co to jest? Jakieś krasnale, elfy w ogóle i UFO? No to... Ale zobacz też jak jest, bo David Grash, on powiedział, że to wcale nie muszą być kosmici. Oni na to mówią nieziemska inteligencja. A włączysz sobie media, internet i tam od razu obwieszczono istnienie kosmitów. Ludzie są tak mocno przyzwyczajeni już do myślenia, traktowania UFO w tych kategoriach, że wiesz, no nie trafia do nich wiele rzeczy. Ale... No lepiej się sprzedaje ten temat jednak pod taką postacią, pod takim synonimem, prawda, jednak. No nawet filmy, które powstają, to jednak są w wymiarze typu kosmicznym i... No ja tak. nie mówię, że nie ma obcych form życia w wszechświecie, chociaż ja w zjawisku UFO podobnie chyba jak ty zresztą, nie widzę po prostu tych braci z kosmosu, to jest jednak według mnie... Źródła, na pewno nie ma jednego źródła, na pewno jest więcej. Tak. Wysoka dziwność się objawia też tym, że wiecie, z zewnątrz UFO wygląda jak latający talerz na przykład, ale kiedy się do niego zbliżacie, to zaczynają się dziać dziwne rzeczy. I o tych dziwnych rzeczach właśnie teraz porozmawiajmy, Arku. Jakie takie charakterystyczne elementy są w tych przypadkach wysokiej dziwności? Wiesz, ja na przykład spotkałem się z wieloma przypadkami. No, to jest bardzo wiele. Na przykład ja mogę tutaj na jakieś zdarzenie mogę wyciągnąć z mojego archiwu, na przykład bardzo ciekawe zdarzenie, które się ukaże w mojej książce. To było około przypadek z 9 września 2002 roku z okolic Gostynina Wielkopolskiego. Tak, dobrze mówię. I tam chodziło o takie zdarzenie, takie dość na początku typowo ufologiczne, gdzie kobieta obudziła się w środku nocy i zobaczyła taką potężną jasność na podwórku. Kiedy podeszła do okna, w dali zauważyła trzy takie klasyczne obiekty półsferyczne, które emitowały potężne źródło światła. I co ciekawe, potem na podwórku, gdzie tam rozprostała trawa, zauważyła, już nie pamiętam do końca, kiedy ta postać się pojawiła, odchodziła taką dziwną postać i pojawiła się właśnie na tym podwórku postać, która miała wygląd typowego krasnala, bo tam ona miała kolor cały pomarańczowy. Nie widać było co prawda zarysów twarzy czy jakichś tam innych szczegółów, ale ona była cała pomarańczowa, miała taką szpiczastą czapkę, buty takie typowo zakręcone jak w tych bajkach o krasnalach. W ręku trzymała coś takiego jakby łuk, tylko odwrócony sieciwą w kierunku pleców. I ta postać co dziwnie cały czas podskakiwała w miejscu, tak jak dziecko. I ta historia, ta obserwacja trwała dość długo. Ona nawet, ta pani zawołała swojego partnera, żeby zobaczyć, czy po prostu ma jakichś widów, jakichś omamów. No, ten człowiek zaczął też na to spoglądać, aż w końcu powiedział, mój Boże, co tu się dzieje. I to była bardzo dziwna taka sytuacja, ponieważ on nagle dostał jakiś dziwny ból głowy i musiał przerwać obserwację. Ta pani dalej kontynuowała to zdarzenie, tą obserwację i potem ta istota wniknęła jakby w te obiekty, w ten jeden z tych obiektów i to cała ta obserwacja się zakończyła. I
Co dziwne było, bo podczas pisania tej książki, to dopiero, że tak powiem, spostrzegłem na pewien taki ciekawy wniosek do mnie tutaj przyszedł. Ta pani miała wtedy aparat fotograficzny. Owszem, to były na klisze i przecież mogła zrobić zdjęcie. No nie przyszło jej do głowy to w ogóle. A na drugi dzień, jak poszła do sadu, zobaczyła, że maliny są przepalone, które one w dzień wcześniej były normalnie piękne, rosły, były przepalone tak jakby dziwnym jak tam ogniem czy jakąś energią. Drzewa, które tam były, konary bodajże jabłoni obcięte, tu były spalone na drugą stronę, także ta siła jakaś no jednak tam też oddziaływała fizycznie. I co ciekawego, no właśnie to było to, że tutaj mamy klasyczne obiekty UFO, prawda, a jednak się pojawia jakaś dziwna postać rodem z bajek właśnie, takich typowych bachi. Także no takiej historii w swojej książce, tej drugiej magicznej rzeczywistości opisałem kilka i też będzie kontynuacja tego typu historii, zdarzeń w trzeciej mojej książce. Także serdecznie zapraszam czytelników i ciebie, Piotrze, przy okazji. No oczywiście. A było takie zdarzenie, wiesz, tutaj w sumie z moich okolic, może nie takich bezpośrednich, ale z tego samego województwa. Chodzi o przypadek z Koszęcina. Też było zdarzenie o wysokim stopniu dziwności. Czy mógłbyś tutaj kilka słów na jego temat powiedzieć? Tak, no to zdarzenie to jest też bardzo ciekawe, ponieważ charakteryzuje się tym, że to prawda, mieszkaniec Lublińca nie widział żadnego obiektu w okolicy. On akurat, co warto wspomnieć, szedł w 2010 roku na grzyby, był grzybiarzem i w pewnym momencie w zaroślach jakieś tam zakrzeczenia zauważył dziwne błyski światła. I po pewnym czasie z tego lasu wyszły dwie takie dość karykaturalne postacie. No to ciekawe było, bo jedna z tych postaci to była taka jakby napompowany, to był balonik, no taki korpus jakby taki okrągły, ręce takie krótkie, głowa to była taka jakby miska nałożona. No to tak jak on to nazwał, właśnie taki napompowany balon. Obok niego pojawiła się tak samo druga postać, bardziej taka podobna troszeczkę do szaraka, też była taka trójkątna głowa z dużymi oczami, tylko że ten korpus był taki trójkątny, z takimi nóżkami bardzo takimi cienkimi. Także no, wygląd tych postaci był taki bardzo groteskowy, prawda, wręcz śmieszny. No wiadomo, że człowiek tam za wiele, ten świadek nie patrzył, nie przyglądał się, co one robią, bo po prostu no, wziął nogi za pas i miał ze sobą rower i szybko uciekł, o mało coś nie zawijając o samochód, który gdzieś tam przeciwko, kilometr dalej gdzieś jechał. Także był w takim szoku, że po prostu raz, że pogubił te grzyby, to wiem, że o mało coś się nie zderzył samochodem. Tak szybko z tego miejsca uciekał i po tym zdarzeniu no ta cała historia jakoś wywarła na nim bardzo negatywny wpływ, bo podupadł na zdrowiu i jakby wpadł w taką depresję dość mocną, która do tej pory go tam, z tego co wiem, to go nękała, bo to mam tam informatora swojego w tych okolicach, także mówię, że no niespecjalnie się to do niego dobrze potoczyła ta cała historia. No ale ten wygląd istot był taki no, niesamowity, żebym powiedział. No właśnie. I to jest jeden z powodów. Tyle, że ci przerwę, że akurat te istoty nie generowały żadnych anomalii, tam się nic nie działo, nie było jak anomalii czasowych, czy jakiejś rozszerzonej rzeczywistości. Nie było tego typu rzeczy właśnie. Tylko tak, sami to jest przedziwne. Ale wysoka dziwność to właśnie też nietypowy wygląd ufonautów. Bo to nie były właśnie żadne osobniki w formie ludzkiej. No i co jeszcze mogę powiedzieć też? Na pewno nie wiem, czy słyszałeś o takim zdarzeniu w Malawie, które darło do mnie dosłownie, nie wiem, 2 czy 3 tygodnie temu, jakbym wrócił za granicę. Tak, to zaraz o nim powiemy, bo czasami też jest tak, że wiecie, wysoka dziwność nie musi obejmować jednoczesnej obserwacji obiektu UFO, bo zdarzają się też takie sytuacje, one są już w ogóle na skraju zainteresowania ufologów, które dotyczą po prostu anomalii, anomalnych zdarzeń z udziałem często bardzo dziwnych istot. O nich za chwilę powiemy, ale wiesz, jeżeli chodzi o te sprawy z twojego archiwum, to jest Koszkowo. I to jest zdarzenie, które troszeczkę zahacza nam o teorię Caravaggio. Ona mówi mniej więcej tak, tyle, że ludzie widząc UFO, to tak jakby nie widzą prawdziwej natury tego zjawiska. Ona jest ukryta. Natomiast widzą to, co zjawisko UFO, czymkolwiek jest, wyciąga sobie z ich głów. To jest taka projekcja. Dokładnie. Prawda? I tutaj w przypadku Koszkowa było to dość ciekawe, moim zdaniem. To znaczy, no to w Koszkowie, no to tutaj już wcześniej powiedziałem, że ta pani zauważyła oprócz tych klasycznych obiektów tą taką bajkową postać rodem podobną do Krasnala. I co tu jeszcze mogłem do tej historii
dodać. Tam była taka sytuacja. Ale chodzi mi o to, że wiesz, czy zauważasz to czytanie po prostu z jej wyobrażeń? No bo powiedzieliśmy, że był krasnal, został krasnal zauważony. Natomiast jakby to zjawisko czymkolwiek było, opierało się na jej własnych wyobrażeniach. Tak, no powiem ci, że ja do końca nie wiem, wiesz, bo kontakt już dawno temu już urwałem, prawda, z tą panią, wiadomo, ale ona się właśnie bardzo dziwiła, czemu właśnie widziała taką postać właśnie w formie takiego krasnala. To było dla niej bardzo, nawet nie same obiekty, to zjawisko, a właśnie w formie tego krasnala. Ona zadawała sobie właśnie pytanie, dlaczego w takiej formie to zobaczyła. Także tutaj no rzeczywiście jest takie odniesienie do teorii hiszpańskiego badacza. No właśnie, to jest bardzo interesujące. Ale przejdźmy do tej sprawy najnowszej, o której powiedziałeś, o której dowiedziałeś się po powrocie z pracy za granicą, bo to już jest wysoka dziwność wyższego stopnia. Masz w swoim archiwum wiele takich przypadków, które się właśnie do ufologii nie do końca zaliczają. To są spotkania z czymś, co określiliśmy mianem żywego folkloru. Natomiast tutaj to w sumie nie wiem, do czego tę sprawę zaliczyć. No sam nie wiem, powiem ci szczerze, że... Znaczy, mianowicie chodzi o historię taką z 2007 roku. W Malawie miała miejsce ta historia. To jest, warto tutaj powiedzieć, na Podkarpaciu, a Malawa znajduje się dosłownie graniczy z miejscowością Szocina. A Szocina się, jak wiecie, przewijała wielokrotnie i zarówno w moich książkach, i w Radio Paranormalium, także myślę, że czytelnikom i słuchaczom też jest doskonale znana. Z wielu tam manifestacji, które się odbywały w tej miejscowości UFO. I co? I taka historia była tej pani, że ona w niedzielny poranek wieszczała bodajże na balkonie swojego domu pościel. I w pewnym momencie po tej gości, jak ona to określiła, między 150 a 200 metrów zobaczyła, w tamtym czasie tam rosły właśnie w tym miejscu takie zdziczałe, chyba bodajże to były porzeczki, tak, porzeczki to rosły, i ona zobaczyła właśnie, że tam się krzątają takie dziwne postacie, to ich było między 4 a 5 tych dziwnych osobników. No to było najdziwniejsze w tym wszystkim, że one wyglądały jak małpy, znaczy w sensie porośnięte były taką sierścią wszystkie. Miały wygląd człowieka, tyle że no takie, jak ona to powiedziała, porośnięte były kłakami, dosłownie cytuję to w tym momencie. I one się zachowały bardzo tak dziwnie, biegały pomiędzy tymi właśnie krzewami. Ta pani, żeby się uwiarygodnić w tym, co widzi, zawołała swoją mamę, która w tym czasie jeszcze żyła, i ta mama też to zobaczyła, i no, one były w lekkim szoku, no bo no tak zakładały, no co to jest, czy to są jakieś postacie przebrane w jakieś tam, nie wiem, jakieś kostiumy, no to mówi, no dobra, okej, no jedna osoba mogłaby być, a tutaj widać po 4 do 5, bo one tak zanikają w tych krzakach i pojawiają się ponownie, tak jakby czegoś szukały. Także no ich wygląd był taki dość groteskowy, właśnie, no bardziej przypominał taki, w cudzysłowie, taki Bigfooty, prawda? Ta obserwacja miała miejsce, bo tak mówię, w 2007 roku. I co jeszcze należy wspomnieć, że tam w tych okolicach ta sama pani, ten sam świadek zobaczyła taką potężną kulę światła w tej okolicy, także jakaś korelacja jest z UFO zjawiskiem. Jeżeli chodzi o takie bardziej klasyczne spotkanie z wysokim wskaźnikiem dziwności, które opisywałeś na swoim blogu, zresztą Damian Trela też sporo o tym pisał, pamiętasz na przykład takie zdarzenia, które były tak dziwne, że zostały odrzucone nawet przez ufologów. I do tego się zaliczał między innymi linówek, to lądowanie w linówku. Ja zaśmiałem się, bo to przypominało troszeczkę lądowanie jakiegoś stworka z dziecięcego rysunku. No i był jeszcze ten przypadek, pamiętasz, który opisywał Kazimierz Bzowski, a który ty trochę potem przyjrzałeś mu się bliżej i Bzowski podał inne szczegóły. Ty, jak się okazało, dotarłeś do takiej wiarygodniejszej strony tego incydentu. Czy mógłbyś dosłownie dwa słowa o linówku powiedzieć i troszeczkę o tym drugim zdarzeniu, bo to drugie zdarzenie, co ciekawe, miało miejsce na terenie ośrodka leczniczego. Jeżeli chodzi o sprawę Józefowa akurat, no to tutaj jestem dość mocno w to, tak powiem, wkopany, bo tak, no Kazimierz Brzoski troszeczkę to inaczej napisał, znaczy prawdopodobnie z obawy o dyskrecję i anonimowość świadków, bo no tam to była mocna historia i ona ma, jak się okazuje, dalszą kontynuację na to wszystko wygląda, ale tutaj w tym momencie nie mogę tego zdradzać, bo no, sytuacja jest rozwojowa i jak w Holandii byłem, to się pewne tam czynniki pokazały nowe w tej historii. No chodziło o to, że po prostu tam to był ośrodek dla dzieci pośledzonych psychicznie, Józefowie, i tam kilka osób doznało takich dziwnych zdarzeń związanych z UFO. Po prostu one notorycznie widywały nad pewną ulicą dziwne światła, dziwny obiekt w formie takiego klasycznego spotka z kopułą, który, co dziwne, w jednym momencie to widziało kilka dzieci, bo ja miałem okazję poznać jedną z tych osób, która pisała, że to było najdziwniejsze w tym
wszystkim, że obiekt obracał się tak szybko nad ziemią, że po prostu przeistoczył się w samochód osobowy, dosłownie. Przybrał wygląd samochodu osobowego. To jest taka korelacja pomiędzy tym, co pisał, też mówił John Keed, prawda, że niektóre obiekty się przemieniały w samoloty, czy tam w inne twory. Także tutaj jest to potwierdzenie tego zjawiska właśnie tej wysokiej dziwności. Myśli, że osoby wysoce sensytywne mogą widzieć więcej, jeżeli chodzi o zjawisko UFO. Znaczy inaczej reagują. Tak, 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 niewątpliwie tak. Oczywiście akurat w tej grupie osób, gdzie ta moja świadek tam uczestniczyła, to właśnie była jedną z tych osób właśnie wysoko sensytywnej. Ona do dziś właśnie taką pozostała, z którą mam kontakt i też prawdopodobnie też słucha Radia Paranormalium czy twojego kanału. Także no to też się chyba jakoś tak stało, że ona może nieprzypadkowo też tam, że tak powiem, wylądowała w tym środku. Ale to jest w ogóle na tyle ciekawe, że tam znaleziono ślad, nawet ślady. Tak, no tak, te ślady były bardzo dziwne, bo śladów było dużo więcej nawet niż Brzoski pisał. On pisał o tym śladzie jednym wypalonym kręgu, rzekomo po obiekcie UFO, który lądował, ale tak naprawdę ten krąg był znaleziony następnego dnia. Nikt tam nic nie widział, że coś lądowało, ale cała charakterystyka anomalii, którą potem wprowadzał Brzoski, no sugerowała, że rzeczywiście coś tam się stało bardzo dziwnego. Owszem, jedna z dziewczyn, która widziała lądowanie UFO na podwórku dosłownie tego ośrodka, no to widziała i zarówno ten obiekt, jak i ślady, które zostawił ten obiekt na płytkach takich betonowych, także ślady były ileś tam niewidoczne, a znowu śladek, którą mam kontakt, widziała takiego osobnika, który w tej okolicy, no to był niby człowiek, ale miał wysokość ponad 3 metry, także no dość dziwnie wyglądał, był cały łysy i no ta wysokość była taka przerażająca i strasznie był taki nabity w sobie i on tam właśnie chodził w tym miejscu, gdzie ten obiekt właśnie wylądował. Oprócz tego jeszcze jaką ciekawostką było to, że jeszcze jak ktoś mogę dodać, że na szybie pojawiły się takie ślady no łap z pazurami. To było tyle dziwne, bo tam Woski dokładnie to pisał. Te dzieci próbowały się jakby skontaktować z tym czymś, prawda, co pojawiało się tam na zewnątrz tego budynku. I właśnie ta kartka była odklejona, one tam nakleiły tę kartkę wcześniej z napisem chcemy kontaktu, czy coś takiego. I ta kartka na drugi dzień była odklejona jakby do góry nogami i właśnie na szybie były odciśnięte różne ślady takich trójpalczastych chyba bodajże łap z pazurami. I te ślady fotografował po 4 latach właśnie Kazimierz Brzoski ze swoją ekipą. I to było o tyle jeszcze ciekawe, że jak sprzątaczka mi powiedziała, że te ślady było bardzo ciężko zetrzeć. Ona używa różnych płynów, ludwików i te ślady jednak w jakimś tam procencie zostały. Także te zdjęcia mam tu u siebie. One gdzieś tam też w internecie chodzą w tym momencie, są dostępne. To jest chyba kwintesencja wysokiej dziwności. Z jednej strony mamy ośrodek dla młodzieży, no i każdy może powiedzieć, że oni mają halucynacje albo są faszerowani lekami i tak. Widzą rzeczy, których nie ma. A z drugiej strony mamy ślady fizyczne, które pozostały, których obecność potwierdzają osoby no, nie będące pacjentami i badacze. I to są ślady, które są widoczne przez bardzo długi czas. To jest jedna z twarzy właśnie wysokiej dziwności. Odnośnie linówka, o którym wspomniałem na początku, bo będziemy powoli kończyć, bo żeśmy się rozgadali, odnośnie linówka, podam wam link do bloga Arka i możecie sobie o tym zdarzeniu przeczytać. Zresztą ja myślę, że je kiedyś omówimy przy innej okazji. Arku, jeszcze... Ja powiem ci, Piotrze, że jest tak dużo tych zdarzeń w tym moim archiwum, że po prostu niektórych zwyczajnie nie pamiętam już, wiesz, bo naprawdę samej wysokiej dziwności związanych z żywym folklorem to mam ponad 100 zdarzeń w archiwum, także nie wszystkie przywołuję z pamięci, prawda? Także jest naprawdę tego dość dużo. A powiedz mi jeszcze, gdyby ktoś chciał zakupić twoją książkę, twoje wcześniejsze książki, to czy jest taka możliwość? Czy będą na przykład do drugiej? To znaczy tak, to znaczy jeżeli chodzi o moją pierwszą książkę UFO na Podkarpacie, no niestety to nakład się już wyczerpał kilka lat temu. Ja możliwe, że do niego kiedyś powrócę do druku tej książki, bo jest duże zainteresowanie. Owszem, jeżeli kogoś by interesowała ta książka w postaci PDF, no to nie ma problemu, można się z nim skontaktować telefonicznie, czy na maila, czy przez mojego bloga i taką książkę mogę zainteresowanym wysłać, także nie ma problemu. Druga książka, Magiczna Rzeczywistość, jest cały czas dostępna w wydawnictwie Lidero w postaci e-booka czy wersji drukowanej, także tutaj też zachęcam, ponieważ no, ta książka zahacza jednak w dużej mierze o wysoką dziwność i żywy folklor, także wiem, że gro moich czytelników i też z kanału Radio Paranormalium, czy twojego też śledzi żywy folklor i myślę, że ta książka no, daje duży taki ładunek informacyjny. Także serdecznie zachęcam i zapraszam. Dziękuję ci, Arku, za odwiedziny na kanale. Wszystkie zdarzenia, które zostały tu opisane, znajdziecie w linkach poniżej. Także do usłyszenia w kolejnym wydaniu UFO Historii. Pozdrawiam. Dziękuję, bardzo mi miło było. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Również dziękuję, cześć. Cześć, cześć.